Witajcie w kolejnym odcinku Maszynowni. A dzisiaj bez śmichów, chichów, zupełnie na poważnie, przyglądamy się temu, co się dzieje za naszymi wschodnimi granicami. Zapraszam. Nasze oczy kierujemy dzisiaj na wschód, na wojnę w Ukrainie, a to jest nierozerwalnie związane z tym, co dzieje się u nas, między innymi na rynku paliw. O tym porozmawiam z Arturem Tłustuchowiczem. Zapraszam Cię, Artur. Cześć, Karol. Cześć. Witajcie. Słuchaj, ceny paliw, ostatnio jakieś szaleństwo, zaczęło się to 24 lutego, prawda? W dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że na początku tej inwazji ceny paliwa, przynajmniej na północnym Śląsku, kształtowały się na poziomie 5,69. Potem nastąpiło te kilka dni przyspieszenia. W przeciągu dosłownie tygodnia ceny skoczyły do 8,19. Natomiast... No były stacje jakieś tam rekordowe, tak? gdzie po 10 zł nawet sprzedawały paliwo, ale to jakieś chyba wyjątki. Za chwilę Orlen też wprowadził swoje regulacje. Tak, limity obowiązują na stacjach Orlenu. Cały czas kierowca samochodu osobowego może sobie zatankować tylko 50 litrów. Do ciągnika rolniczego, maszyny leśnej czy budowlanej możemy sobie zatankować 300 litrów. Do samochodu ciężarowego czy do autokaru ten limit wynosi 500 litrów. Tak, ale te limity to wprowadzono 8 marca. Wcześniej, prawda, mieliśmy panikę związaną z tym, bo kiedy wprowadzono te na początku 50-litrowe, jak sobie mieli z tym poradzić rolnicy, prawda? Którzy nie wiem, przyjeżdżając większym ciągnikiem, tankują 300, 400 czy więcej litrów czasami, a na zapas tego paliwa nie można było brać. Do sytuacji absurdalnych dochodziło już wręcz. 11 marca mamy diesla na stacjach w okolicach 8 zł. Nawet poniżej, 7,99, ceny hurtowe paliw uległy obniżeniu. Dobra informacja jest taka, że po prostu to paliwo jest w tej chwili dostępne. Limitowane, ale jest. Tak jest. Jest drogie, ale jak to powiedział Bartosz Cichocki, nasz ambasador w Kijowie, ale jest. Więc cieszmy się tym, bo nie wszyscy to mają. Ceny oleju napędowego spadają, natomiast rosną ceny gazu LPG. Ile kosztuje w tej chwili? W piątek cena była 3,59. Mhm. To i tak szkoda, że rolnicy nie mogą jeździć na gazie swoimi ciągnikami. Artur, ja tak szybko policzyłem, ile dzisiaj kosztuje zatankowanie ciągnika zbiornika ze zbiornikiem 200-litrowym. To jest 1600 zł przy cenie 8 zł za litr. Dodajmy do tego jeszcze AdBlue. Dzisiaj jakieś 3,50 to AdBlue kosztuje na stacji, w takim powiedzmy zwykłym zakupie, nie hurtowym, nie jakimś tam na banieczki, ale tankowanie. No, przyjmując, że to 5% zużycia, to jeszcze dochodzi 35 zł. Także jeszcze AdBlue w porównaniu do tej ceny oleju napędowego nie jest źle. Wymiana handlowa ze wschodem dotyczy też maszyn rolniczych, albo dotyczyła. Arturze, mamy u siebie sprowadzane maszyny z Rosji, z Białorusi, z Ukrainy. Dla wielu jest to bez różnicy. Natomiast w dzisiejszej sytuacji musimy sobie zdawać sprawę, że wiele maszyn, które niektórzy uważają za rosyjskie czy białoruskie, są to maszyny produkowane na Ukrainie. Właśnie. Także, żeby to uściślić, powiedzmy, jakie znamy tutaj marki ukraińskie. Takie najbardziej popularne u nas, prawda? Choćby zawód Kobzarenka, HTZ, Lozowa Machinery. Czerwona Zirka, Bogusław, John Graves, tak. angielsko brzmiąca nazwa, natomiast producent ukraiński. Czy Veles Agro. Jak tutaj kilka dni temu udało mi się dowiedzieć, no produkcja trwa częściowo w niektórych zakładach. John Graves, wiemy, że ta fabryka została ostrzelana, pracownicy... Strona internetowa tej firmy nie działa. Pracownicy tak, gdzieś tam uciekli. Natomiast co do pozostałych, nie mamy tutaj większych informacji. Wiemy, że zawód Kobzarenko, który jest
fabryka jest w obwodzie sumskim. Póki co to natarcie gdzieś tam minęło i próbują jakoś produkować, chociaż łańcuchy logistyczne w tej chwili są bardzo natomiast zawód Kobzarenka jeszcze jest w tej o tyle dobrej sytuacji, że ma zakład koło Bełchatowa w Polsce, także część produkcji tak. może przenieść tak. też. Też pierwsze doniesienia z wojny na Ukrainie były takie, że dostała fabryka HTZ. Czyli charkowski tak, traktorni zawód. Została zbombardowana, później się okazało, że to były zbiorniki tak, paliwa, natomiast sama fabryka nie ucierpiała. Dodajmy, że też, że HTZ to nie tylko ciągniki, prawda? Tam jest też przemysł zbrojeniowy. Po części. Co do maszyn z Rosji, z Białorusi, na razie nie mamy informacji, żeby sprzęt nie był dostarczany do Polski. Tak? Wśród maszyn z Rosji, jakie możemy tutaj wymienić? No na pewno kierowiec. Kierowiec, Rostelmasz. Rostelmasz, tak. To są te najbardziej popularne, które coraz lepiej radziły sobie w Europie Zachodniej. Do tego dochodzi białoruski MTZ, białoruski Gomselmasz. Tak. Ja bym tutaj tylko chciał Lida dodać. Agro jeszcze. Tak. Ja bym tutaj dodał z tym MTZ-em właśnie, co wspomniałeś, czyli Belarusem. Mamy dane odnośnie rejestracji ciągników za pierwsze dwa miesiące 2022 roku. MTZ-y sprzedają się coraz lepiej. Dokładnie. Także wojna wybuchła dopiero pod koniec lutego, ale mieliśmy też kryzys, prawda, związany z naszą wschodnią granicą, z Białorusią, no ale jakoś to nie przeszkodziło. Także pierwsze dwa miesiące sprzedaży nowych ciągników, w cudzysłowie nowych, to było 201 sztuk w tym roku, w ubiegłym było to 97. Czyli MTZ o dziwo ma się coraz lepiej. Pozostawmy to bez komentarza. Światowa gospodarka odcina się od Rosji. Tak też robią już niektórzy producenci maszyn rolniczych, prawda, Artur? Tak, bo zachodni producenci też na terenie Rosji mają swoje fabryki maszyn rolniczych. Mhm. Mamy już takie komunikaty. John Deere wstrzymuje działalność na terenie Rosji i Białorusi. Co ciekawe, dowiedzieliśmy się, że to już nastąpiło od razu gdzieś tam przy pierwszych dniach konfliktu. Caterpillar, fakt, że tak. to nie jest branża maszyn rolniczych, natomiast... Też amerykański koncern, tak. który się wycofuje z Rosji. Kluczowy producent dla budowlanki. Maszyn budowlanych. Tak. Mamy informacje też już, może nie do końca oficjalne, bo gdzieś tam pozyskane. Klas ma fabrykę w Krasnodarze. Też podobno już podjął decyzję, że wstrzymuje produkcję. Tak, tak. Odcina się też firma Buller. Buller, która produkuje ciągniki Versatile kanadyjskie, natomiast jest własnością rosyjskiego koncernu Rostelmasz. Mhm. Prezes kanadyjskiego oddziału Babkin zrezygnował ze swojego stanowiska. Mhm. Mamy też informację, że AGCO wstrzymuje dostawy swojego sprzętu na Rosję. Polska firma Wielton. Też potentat taką decyzję. Tak, w transporcie w ciężarowym, rolniczym też są takie właśnie decyzje. Świat maszynowy reaguje wycofywaniem, świat zachodni, producenci zachodni maszyn reagują na ten atak rosyjski na Ukrainę wstrzymywaniem produkcji w swoich rosyjskich fabrykach, natomiast pomagają też w inny sposób. AGCO i CNH przeznaczają darowizny na cele społeczne w ogarniętej wojną Ukrainie. Zdarzają się też takie inicjatywy, jak na przykład polski kanał YouTube'owy Teren Wizja nagrał filmik, jak przejąć, jak uruchomić i ruszyć później czołgiem T-72. Co ciekawe, w filmiku tym są napisy po ukraińsku. Dobry Ukraińcom się na pewno przydadzą. Tak, dobry instruktaż dla Ukraińców, zwłaszcza, że widzimy w internecie, co się tam dzieje, tak? Ile jest tych pojazdów pozyskiwanych. To te informacje obiegają świat. Widać, jak rolnicy swoimi traktorami ciągną te czołgi, wozy pancerne, wozy bojowe.
holują. Co ciekawe, tutaj bardzo szybko też zareagował ukraiński rząd. Tutaj mamy taki komunikat z Narodowej Agencji Zapobiegania Korupcji Ukraińskiej, która wydała interpelację. Zdobyłeś rosyjski czołg lub transporter opancerzony i martwisz się, jak je zadeklarować? Spokojnie, kontynuuj obronę ojczyzny. Nie ma potrzeby zgłaszania zdobytych rosyjskich czołgów lub innego sprzętu, ponieważ ich wartość nie przekracza stukrotności płacy minimalnej. Także tak w ten sposób to się dzieje. Prezydent Zełenski podpisał ustawę też zezwalającą na przejmowanie w kraju aktywów mienia Rosjan. Wojna to jest też dla pewnej grupy ludzi też interes zawsze, tak? Nie zapominajmy o tym. Ale dodajmy jeszcze to. Światowa gospodarka tu się wycofuje, odgradza, tak? Ale Putin reaguje, ma już swój tak? sposób, tak? Na, żeby temu przeciwdziałać. Prezydent Putin już wydał dekret, który znosi ochronę patentów tych firm zachodnich, które się wycofują z terenu Rosji. Co to oznacza? To, że rosyjskie firmy będą mogły bez problemu korzystać z tych patentów zachodnich firm, jak również kolejnym krokiem... Czyli kradną po prostu w tej chwili, tak? Przejmują technologię. Przejmują te patenty, będą też mogli przejmować loga, tak? Logotypy. Tak, też się już pojawiają takie głosy, że Rosjanie gotowi są na przejmowanie log firm zachodnich. Na przykład Kamaz, który kooperował ściśle z Mercedesem, brał między innymi stamtąd kabiny z firmy ZF Skrzynie Biegów. Tak, z firmy ZF Skrzynie Biegów, czy też silniki Kaminsa. Będzie teraz wracał do swoich kabin, które swój początek miały w latach 60., końcówka roku 60. Będzie montował swoje silniki V8 benzynowe 12-litrowe. Prawdziwy powrót do przeszłości. Prawdziwy powrót do przeszłości. Chyba się to wszystko... Nie będziemy wyrokować, ale wygląda na to, że to się zamknie po prostu jak no najgorsze w tej całej sytuacji jest to, że nie możemy przewidzieć, co się będzie działo za tydzień, za dwa, za miesiąc. Sytuacja jest kompletnie nieprzewidywalna. Kiedy my narzekamy na rosnące ceny paliw, nawozów czy żywności, ludzie na Ukrainie płacą często w tej chwili znacznie wyższą cenę tego konfliktu, który się tam dzieje. Często jest to cena migracji, a czasami nawet życia. Jest dzisiaj ze mną Ania, koleżanka ze studiów, która mieszka na Ukrainie wraz ze swoim mężem. Aniu, no w tej chwili musieliście wrócić, ale powiedz nam na początku krótką historię, jak to się stało, że tam zamieszkaliście. Zakochałam się w Ukrainie. Najpierw zakochałam się w chłopcu z Ukrainy, który zresztą też z nami studiował, to wspaniały mężczyzna. I pojechaliśmy tam, zobaczyłam piękną przyrodę, stepy, sokoły, to wszystko na tyle mi się spodobało, że postanowiliśmy tam zamieszkać, żeby dzieci miały ciszę, spokój, rozwijały się tak, jak my rozwijaliśmy się w dzieciństwie, grały w berka i w chowanego, tak? A teraz to wszystko stało się jakimś koszmarem. Tak mnie w ogóle zawsze zastanawiało, no bo ty warszawianka i gdzieś tam na Ukrainę, a w dodatku jeszcze na wieś, powiedzmy sobie, taką zabitą dechami trochę, tak? Bo mówiłaś miejscowość około 50 mieszkańców między Żytomierzem a Kijowem. Dokładnie tak. No mąż jest z Kijowa, ja jestem z Warszawy i zamarzyło nam się ciche, spokojne, wiejskie życie. Ale okazało się, że nie do końca dobrze wybraliśmy teren, bo to aż 500 kilometrów od granicy z Polską. Myślałam, że to jest tylko 500, tak? I samolotem lataliśmy, i jeździliśmy, i nigdy nie myślałam o tym, że to może być jakimkolwiek problemem. A nasza wieś jest położona między Żytomierzem i Kijowem, tak? Czyli tak naprawdę wszędzie dookoła mnie toczyły się jakieś walki, toczyły się jakieś konflikty, były dźwięki wybuchów. Powiedz, czy od razu też u was było to wszystko słychać? Odczuliście to od razu? 24 obudziłam się z samego rana, bo usłyszałam dźwięk, jakiego w życiu nie słyszałam. To był taki straszny świst. Wyszłam przed dom i zobaczyłam po prostu cztery rakiety leciały u mnie nad domem, tak? Od razu zadzwoniłam do męża, mówię, że zaczęło się. On mówi, ale co się zaczęło? Ja mówię, że wojna, że na Ukrainie jest wojna.
Czy szkoły też od razu pozamykano? Dokładnie w ten sam dzień, w czwartek od razu z samego rana szkoły napisały, że nie będzie lekcji. Ja miałam nadzieję, że moje dzieci jeszcze się nie dowiedzą o tym, co się dzieje, ale niestety córeczka już umie korzystać z Google i wybiegła do mnie, mówi: mamo, w Ukrainie jest wojna. I zwlekałam całych 12 dni z podróżą, bo po prostu nie widziałam dla siebie bezpiecznego przejazdu. Igor w tym czasie tu został w Polsce w pracy, wcześniej, kiedy przyjechał? Tak, Igor pojechał w styczniu jeszcze do pracy, tak, czyli no, nie mógł nam pomóc z podróżą, tym bardziej mężczyźni teraz w ogóle nie mogą wyjeżdżać z Ukrainy, bo jest pełna mobilizacja. Zabrałam tylko dwójkę swoich dzieci i córkę szwagra. Szwagier też nie mógł jechać, tak, bo jest Ukraińcem. Natomiast córeczka no, pojechała zupełnie bez niczego. No, no, wszyscy spakowaliśmy po plecaczku i przyjechaliśmy najszybciej i najbezpieczniej, jak tylko mogliśmy. Zaczęliście podróż do Polski. Jak ona wyglądała? Jak jechaliśmy do granicy, wybraliśmy trasę wzdłuż miast, które już są zniszczone, bo doszliśmy do wniosku, że może drugi raz tam nie uderzy. Udało wam się dotrzeć do granicy. Po drodze stacje puste, bez paliw. 200 kilometrów od Kijowa nawet więcej, od mojej lokalizacji, 200 kilometrów w ogóle nie było nigdzie paliwa, zupełnie. Nawet mniej więcej w połowie drogi dopiero pojawiły się co druga stacja, tak? I to tankowanie tylko po 20 litrów. Do granicy dojechaliście i tam już dalej przejście przez granicę na piechotę, tak? Ale tak. Z kolei od naszej strony wyszedł tam już po was twój brat. Tak, dokładnie. I muszę też przyznać, że co mnie wzruszyło na granicy, stoją ogromne namioty. Ukraińcy tam pracują, rąbią drewno, żeby było ciepło, a Polska dostarcza produktów. Samo przejście granicy to też nie było tak hop, to było, mówiłaś, pięć godzin w tłumie, gdzie wszyscy zapomnieli o COVID-zie, a wiedzą tylko o wojnie. To po prostu jest tłum kobiet i dzieci. Dzieci malutkie płaczą, dzieci duże płaczą. Najgorsze sceny pożegnania, tak? Mężczyźni zostają, czyli każdy się żegna z bratem, z ojcem, z mężem, tak? I idą i większość z nich idzie w nieznane. Ja miałam ten komfort, że jadę do rodziny, tak? Jadę do ludzi bliskich, do Dokładnie. Kolegów ze studiów. Aniu, przyjechałaś 7 marca w nocy. No jesteś z rodziną, jesteś tak ze znajomymi, natomiast no co, serce rozdarte też, bo oczywiście, jednak oczywiście. Tam jest ten dom. Na Ukrainie zostało się mnóstwo moich przyjaciół, mnóstwo przyjaciół z klasy moich dzieci. Dzieci piszą do moich córek wieczorem, tak jak zwykle pisały, jak jeszcze dziewczyny były na Ukrainie, że boimy się, a moje córki już im nie odpiszą, że my też, tak? Moje córki przeżywają za swoje koleżanki. Jest kilka rodzin, które też chcą wyjechać, ale nie mają ani finansowych możliwości, ani logistycznych. Bo tak, jeżdżą pociągi z Kijowa, jeżdżą pociągi z Żytomierza. Ale jak dojechać tych 60 kilometrów? No do Kijowa teraz w ogóle się nie dostaniesz, tak? Żytomierz też ciągle bombardują. Jak ze wsi dotrzeć? Dokładnie. Nawet do pociągu, tak? Aniu, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Wiem, że niełatwą dla ciebie. I co? Życzę ci, żebyście mogli wrócić i miejmy nadzieję jeszcze tej wiosny pielęgnować swój ogródek, dom, drzewka. Jeszcze będziecie mogli przeczytać artykuł wspomnienia Ani u nas na farmer.pl. Serdecznie dziękuję wam za uwagę. Pomagajmy Ukraińcom w ich trudzie, a my widzimy się w następnym odcinku Maszynowni prosto z targów Agrotech. Do zobaczenia.